Nauczanie domowe, 2 czerwca. Ewangelia według świętego Marka, rozdział 12, wersety od 13 do 17. Uczeni w piśmie i starsi posłali do Jezusa kilku faryzeuszów i zwolenników Heroda, którzy mieli podchwycić go w mowie. Ci przyszli i rzekli do niego: Nauczycielu, wiem, że jesteś prawdomówny i na nikim ci nie zależy, bo nie oglądasz się na osobę ludzką, lecz drogi Bożej wprawdzie nauczasz. Czy wolno płacić podatek Cezarowi, czy nie? Mamy płacić, czy nie płacić? Lecz on poznał ich obłudę i rzekł do nich: Czemu wystawiacie mnie na próbę? Przynieście mi denara, chcę zobaczyć. Przynieśli, a on ich zapytał: Czy jest ten obraz i napis? Odpowiedzieli mu: Cezara. Wówczas Jezus rzekł do nich: Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga. I byli pełni podziwu dla Niego. Trzeba przyznać, to była nieźle obmyślana prowokacja. Wstęp bardzo pochlebny i taki łechtający pychę czy dumę ludzką. Widzimy, że jesteś prawdomówny, widzimy, że nie oglądasz się na osobę ludzką, widzimy, że prawdy Bożej nauczasz. I potem to uderzenie. Bo właśnie stworzyliśmy ci widownię. Posłali ci uczeni w piśmie, starsi, dwie grupy ludzi do Jezusa. Faryzeuszy, którzy byli przeciw płaceniu podatkowi, i Herodianie się tam pojawili, którzy byli za płaceniem podatku. Więc stworzono takie środowisko, które natychmiast by zareagowało na odpowiedź Jezusa tak lub nie. I zawsze miałby kogoś przeciwko. I zawsze by wzbudził niepokój. I zawsze byłby powód do oskarżenia Jezusa o jedno czy też o drugie, bez względu na to, co odpowie. I pytanie brzmiało: tak czy nie? Nawiasem mówiąc, Jezus troszeczkę podobnie postawił tych ludzi w sytuacji, w której domagał się odpowiedzi, kiedy zapytał o chrzest Jana Chrzciciela, czy pochodzi z nieba, czy od ludzi. I wówczas jego adwersarze, ponieważ oni oglądali się na ludzi, ponieważ bali się tłumu, ponieważ nie chcieli się nikomu narazić, dlatego nie potrafili odpowiedzieć na to pytanie Jezusa i powiedzieli: nie wiem, nie wiemy, nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Jezus natomiast nie zważał na ludzi, natomiast poszukiwał prawdy. I przez taką jasną, konkretną wypowiedź, która była naznaczeniem prawdy, pokazaniem głębi, pokazaniem istoty sprawy, wzbudził zachwyt zarówno u jednych, u faryzeuszy, jak i u drugich, u Herodian. I to było dla przeciwników najdziwniejsze, że z pułapki Jezus uczynił możliwość głoszenia prawdy. Czyli tak naprawdę pociągnął tych, którzy słuchali. Pokazał, że Bóg ma rozwiązanie najtrudniejszych problemów. I to jest istota i puenta tego wydarzenia. Bóg zna rozwiązanie. My czasami stoimy przed życiowymi dylematami. Co zrobić? Jak to zrobić? Nie widzimy wyjścia z sytuacji. Wydaje nam się, że jesteśmy w pułapce. Po ludzku tak. Natomiast Bóg zna rozwiązanie. Bóg zna ścieżkę wyjścia z tej najtrudniejszej pułapki, trudności, prowokacji, czegokolwiek. Wniosek więc: poszukiwanie prawdy, poszukiwanie swojego powołania, poszukiwanie drogi życia nie powinno być oparte tylko na ludzkich opiniach, jakimś zewnętrznym wpływie, na zadowoleniu innych, którzy się czegoś po nas spodziewają. Nie możemy robić czegoś pod dyktando oczekiwań, roszczeń, domagania się innych ludzi. I tak jest, że jako ludzie często na siebie takie wpływy wywieramy. A ci, którzy są podatni na ludzkie opinie,
na to, co się mówi w środowisku, niestety gubią się. Niestety robią coś, czego nie chcą, czego nie bardzo się z tym godzą, ale pod wpływem tych okoliczności, pod wpływem środowiska właśnie ulegają i są nieszczęśliwi. Prawdy trzeba szukać u Boga. Rozwiązania trzeba szukać u Boga i Bóg je ma. Więc jeżeli jesteś w takiej sytuacji, jeżeli stajesz czasami, albo w przyszłości ci się to wydarzy, bo przecież życie jest pełne takich różnego rodzaju koniecznych wyborów, szukaj Boga, pytaj Boga, stań razem z Jezusem. I drugi wniosek, realizacja mojego życiowego powołania, mojego działania musi brać pod uwagę innego człowieka, bliźnich, tak jak Jezus wziął ich pod uwagę i zachwycił wszystkich i pociągnął do prawdy. My też realizując swoje powołanie nie możemy powiedzieć, inni mnie nie interesują. Nie, bo oni są częścią prawdy, czyli częścią mojego życia, częścią mojego środowiska. Więc w poszukiwaniu musimy mieć dystans do opinii innych, ale w realizacji naszego powołania musimy ich brać pod uwagę. I to jest normalne, bo chcemy to robić. Mąż musi brać pod uwagę żonę, żona męża, rodzice dzieci, dzieci dziadków i możemy wymieniać. Ze względu na nich robimy coś dobrego, robimy coś właściwego, ale nie rezygnując ze swojej postawy, ze swojej drogi życiowej, ze swojego powołania. Oni są wpisani w nasze powołanie i dlatego bierzemy ich pod uwagę. Natomiast opinia innych nie może dyktować warunków, nie może wykrzywiać prawdy i powołania, ludzkiego wezwania, które Bóg stawia. Bóg jest dawcą jednego i drugiego. Bóg jest dawcą twojego powołania, ale jest dawcą też twojego środowiska. Realizując swoje powołanie w tym środowisku, będziesz szczęśliwy.